Kultury. Witam wszystkich gorąco serdecznie, którzy zechcieli przyjechać. Widzę tutaj twarze niezbytowa, co tym bardziej cenne, czyli przyjechali się Państwo za Hafciarkami. Rozumiem, że rodziny i sympatycy również. Chciałbym powiedzieć, że ta wystawa już, jakby pomysł zrodził się chyba nawet kilka lat temu już nawet, może dwa albo trzy. I tak naprawdę pomysłodawcą tej ekspozycji był pan Janusz Kobyłowski. Nie. Ja tylko przyjąłem po prostu, który zapisał, że taka wystawa będzie w planach. Ale jak gdyby wszystko się od tego zaczęło. No tak się losy potoczyły, że już realizowała tą wystawę inna osoba. Pani Magdalena Sudo, która jest komisarzem tej ekspozycji. W zasadzie, proszę Państwa, mamy dwie premiery. To pierwsza premiera to, że wystawa doszła do skutku i wystawa pierwszy raz w naszym muzeum właśnie Koła Hafciarek w Człuchowie. Bardzo nagrodził ją. Dziękuję bardzo. Pani Magda Sudo bardzo dobrze się spisała, organizując tę wystawę, przygotowując. Może jeszcze tylko jedno zdanie powiem, że jakby to, co Państwo widzicie, czyli Hartwig Sitarz i Bożeny Treszczyński, co ja sądzę, jest w przyszłości do naprawienia. A teraz już proszę o wprowadzenie w klimat panią Magdę Sudo. Głęboką wodę, tak jest. Starałam się z całych sił, żeby tą ostatnią dekadę z Krakowskiego ośrodka szwajcarskiego pokazać jak najlepiej. Mam nadzieję, że mi się to udało. Wartość artystyczna tych prac jest tak przeogromna i tak wielka, że już mówiłam tutaj paniom hafciarkom, że nieraz łapałyśmy się ze współaranżerką tejże wystawy na tym, która ze stron jest prawą, a która jest tą lewą stroną. Do tablicy. Muszę się jakoś z tego wywiązać. No co czynię z przyjemnością. Tym bardziej jest mi miło widzieć tutaj wśród moich znajomych kolegów, kolegę i koleżankę z klasy, z liceum, bo jestem po części ktowianką. Chodziłam kiedyś przed 100 laty do szkoły. No nie tyle, człowiekiem, który niewątpliwie ma jakieś zasługi w tym, że umie dobrze władać kreską, ołówkiem, to na pewno jest nasz niezapomniany plastyk pan Ludwik Piętka. Bardzo niebieskimi, może zbyt rzadko występuję, ale powiem, że właśnie w Człuchowie upodobałyśmy sobie w szczególności, bo tego jest tutaj multum na Pomorzu, tego tak zwanej szkoły żukowskiej, ale upodobałyśmy sobie w Człuchowie szczególnie hafty bzyckie i słupskie, których w innych regionach może specjalnie się nie spotyka ze względu na trudną sztukę doboru kolorów w hafcie bzyckim. No a słupska szkoła pojawiła się niedawno i muszę przyznać, że na planszach, które wydano, no nie prezentuje się zbyt ciekawie, natomiast na płótnie jest przepiękna.